życzeń. Złap mnie, jeśli potrafisz, Trun. Jestem tuż za tobą, tęczowy królu. Prędkość limonkowo-zielona. Jesteś szybka. A co powiesz na prędkość tęczy? Prędkość super chmury, kłębuszko. Szybciej, szybciej. Uważaj na drzewa. Ujeżdżanie chmur na złoty medal. Tru wykonała większość roboty. Dopingowałem ją po mistrzowsku. Prawdę mówię? Prawda? Prawda? Ależ oczywiście, Bazyli. Nie zabawię długo w jaskini życzeń. Wrócę na czas na nasz pyszny piknik. A my zajmiemy się przygotowaniami. Powodzenia w poszukiwaniu życzeń, tęczowy król. Pa, pa! A jeżeli szukasz drzewa życzeń wspaniałych jak ja, wyruszaj w dal. Patrz na te smakołyki! Wygibaski, ciągolatki, papapryczki, mniambabeczki, nuliziomki, kwasikąski, bomblomus i... Tak, spakowałam nawet twoje ulubione rybne znikersy. Rybne znikersy! Dzięki, Tru. Przytulando, ty, ja i one. To są łzy szczęścia. Bazyli. Och, witaj, Rocky! Lecę po życzenia. Życz mi szczęścia! A, jestem prawdziwym szczęściarzem. Tu jest mnóstwo życzeń. Kto jest już gotowy, by ze mną pójść do drzewa życzeń? A, cóż, nic straconego. Wpadnę do ciebie przy kolejnej wizycie. Patrzcie tu, co zapełnia energii. Jesteś już gotowy, by ze mną pójść. Wspaniale! Co tam się dzieje? Te rośliny usychają. Natychmiast potrzebują wody. Ale nie widzę tu żadnego źródła. Muszę szybko znaleźć dla nich wodę. Jest! Idealnie! Kropel raz... Dwa, trzy... O, rybne znikersy, znikersiki! Jak żeby bez was wyglądały pikniki? Nie wyglądałyby. I koniec. Co? Yeti? Chyba ma na nie ochotę. Wiesz, ochotę to możesz mieć. Będę bronił tego piknika wszystkimi 9 życiami. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, nie martw dwa, się, Bazyli. Cztery. Król powinien za chwileczkę tu wrócić. Za minutkę. 100 kropel i 77. Musi na razie wystarczyć. Otwieramy. Jeszcze? O rany, to straszne. Sam nigdy nie zdołam zebrać odpowiednio dużo wody. Muszę poprosić o pomoc, Tru. Tru, potrzebuję twojej pomocy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tru, potrzebuję waszej... Tęczowy królu, co się stało? Potrzebuję... Co znaczy k? Nigdy nie słyszałem o żadnym k. Wcześniej. Są jakieś dziwne zakłócenia na linii. Nie kłóć się z linią, proszę! Muszę szybko znaleźć wodę olbrzymich roślin. Nigdy stąd nie wyjdę. Pomocy! Właśnie, pomóż nam cię zrozumieć. O, źle to wygląda. Zdaje się, że król ma poważne kłopoty. Musimy przyjrzeć się temu z bliska. Tak, ale chwila, znaczy chcesz tam iść? Do środka? Wiesz, że nie jestem wielkim fanem jaskiń, Tru. Czy to dlatego, że jest tu trochę ciemno? Trochę to mało powiedziane. Mam cię! Wow, dzięki, Tru. Nie damy rady sami tego zrobić. Potrzebujemy kilku życzeń. Zgadzam się! 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 Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko. Możesz zabrać nas do drzewa życzeń? A więc w drogę!
Witajcie, Trójbazylii. Cześć, Zi. Czyżbyś badał życzenia? Zgadza się. Od kilku godzin siedzę tu i sprawdzam, który jest cichsze. Życzę ci, czy cicho życz? I które jest? Nie jestem pewien. Nie słyszałem nic a nic. W czym mogę wam pomóc? Mieliśmy urządzić dziś z tęczowym królem piknik po tym, jak wróci z jaskini życzeń. Ale jeszcze nie wrócił. On ma tam jakieś kłopoty, a tam jest ciemno i straszno. Kłopoty? Tęczowy król? Usiądźmy na chwilę. Rozwiążemy ten problem na pewno. Jakie to król ma kłopoty? Rozmawialiśmy z nim przez twarzokulkę. Ale ciągle mu coś przeszkadza. Zrozumieliśmy tylko, że potrzebuje znaleźć wodę. Potem powiedział coś o olbrzymich roślinach. Olbrzymie rośliny! A potem powiedział, że bez nas nie wyjdzie stamtąd. Ciężka sprawa! Musimy tam iść i... True, pójdziecie go uratować, prawda? Tak, ale ciężko będzie do niego dotrzeć. W jaskini jest pełno jam. Potrzebujemy odpowiedniego życzenia, żeby przejść nad nimi. Zdecydowanie. Jaskinie mogą być bardzo trudne do przejścia. Do tego jest tam dość ciemno. Potrzebujemy jakiegoś życzenia, które oświetli nam drogę. Wspominaliście też, że król mówił coś o szukaniu wody i olbrzymich roślinach. Nie może znaleźć wody, to znaczy, że jaskinia jest wyschnięta, więc przyda nam się też pomoc w znalezieniu wody. Więc należą wam się trzy życzenia. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Wow! Świetny wybór życzeń, True! Zobaczmy, co nam o nich powie życzopedia. Wasze pierwsze życzenie... A, jest tutaj! Nazywa się Edłużek. To rozciągliwe życzenie, po którym można chodzić. Może się też okazać dość sprężyste, więc bądźcie ostrożni. Uwielbiam sprężyste rzeczy. Nigdy nie wiesz, kiedy przyda ci się podskok. A wasze świetliste życzenie to genio. Może wytworzyć super jasne światło albo super słabe. Niestety to życzenie czasem bywa lękotem. Lękotem? To chyba mój krewny. I ostatnie życzenie. Macuś. Jest bardzo zachłanny, a jego macki są bardzo sprawne. Może dosięgnąć nimi do trudno dostępnych miejsc. Nie wiem, jak macuś ma mi pomóc znaleźć wodę w jaskini. Ale na pewno coś wymyślę. Będziemy pomóc tęczowemu królowi. Dziękuję ci, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Okej, lecimy, Zi. Dziękujemy za pomoc. Zaczekajcie, ja też chcę mu pomóc. A? Chcesz opuścić drzewo życzeń? Tak, król potrzebuje też mojej pomocy. Podziwiam go. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem o życzeniach. Ale przede wszystkim to nasz przyjaciel. Życzenia mogą zostać same bez opieki? Poradzą sobie. Wrócę niebawem, życzenia! Zatem lećmy pomóc królowi. Lepiej nie patrzeć w dół. Interesujące. Dziękuję, kłębuszko. Zi? Jak myślisz, ile jest w tej jaskini głębokich, ciemnych jam? Setki. Setki? Tysiące. Tysiące? Miliony? To chyba całkiem sporo. Trochę się denerwuję. Bazylii, nie musimy wszyscy wchodzić do jaskini. Naprawdę? Nie.
Potrzebujemy kogoś, kto zostanie tutaj. Ja! I przypilnuje kosza ze smakołykami. Mogę ochronić swoje Snickersy przed... tym Yeti. Sio, Yeti, sio! Powodzenia, Bazyli. Jesteś gotowy do drogi? Całym sobą. Och, to chłopu! Ostrożnie! Wow. To tutaj Bazyli nieomal wpadł. Dzięki, Tru. Spójrz! Ale dół! Sprawdźmy go! Wow! Fascynujące! Świecące kryształy! Gdzie jesteś? Tęczowy królu! Ej, Tru! Spójrz! Wielu z ich? Jeden z ich. Wielu z ich? Jeden z ich. Wiele Tru! Jedna Tru! Wiele Tru! W drogę, Zi! To się nazywa głęboka przepaść. Znam idealne życzenie, które nam pomoże ją przejść. Zi, Zazu! Chodź na tu! Do dzieła, Edłuszku! Życzenie działa już! Edłuszku, pomożesz nam przejść na drugą stronę przepaści? Ha-ja! Juhu! Niezły cel! Trzeba go wypróbować! Fajnie sprężysty! I solidny! W drogę! Zi, spójrz! Hej! To Rocky! Utknął tam! Trzeba mu pomóc! Nigdy nie uda ci się przejść przez pułapkę Bazylego! Widzisz? Słyszałem cię! Teraz sprawdzę, czy moje rybne Snickersy są nadal świeże. Aha! Kto idzie? Yeti? Wiem, że to ty! Niezły traf. Ej, słuchaj, widziałeś może... Nie! Ochranianie smakołyków jest trudniejsze niż przypuszczałem. Ale warto dla każdego Snickersa. Bardzo trudne. Ciężka robota. Trzymaj się, Rocky! Tru, co możemy zrobić, by mu pomóc? Chyba wymyśliłam. Przeskoczymy na drugą stronę i niech Rocky zrobi to samo. Skaczmy na drugą stronę. To działa. Skacz za mną. Okej, Rocky. Teraz twoja kolej. Nie bój się. Poradzisz sobie. Świetny skok. Świetna robota, Edłuszku. Pora wrócić do plecaka. Zdaje się, że nam dziękuję. O, nie ma za co, Rocky. Zobaczymy się potem. Idziemy pomóc królowi. Światła, Tru. Zmienimy to. Mam na to radę. Zi, Zazu, chodź na tu! Do dzieła, Genio! Życzenie działa już! Witaj, Genio. Jesteś gotowy zmienić się dla nas w ogień? O, nie wstydź się. Będę cię trzymała. Co to był za dźwięk? Ej,
Zaczekaj, wracaj tu! Genio, nie bój się! Wróć tu do nas! Rzeczopedia mówiła coś o tym, że Genio czasem bywa lękotem. Teraz chyba jest ten czas, mam rację? Absolutną. Zee, słyszałeś to? Genio, tu jesteś. Nie musisz się bać. Chodź do mnie. Nie mogę dosięgnąć. Zee, użyczysz mi swojej laski? Wskakuj. Przytulę cię, może poczujesz się lepiej. Idealny blask. Dziękujemy, Genio. Tobie też, Rocky. Gdyby nie ty, Genio nadal siedziałby w tej szczelinie. Co? Co? Jak? Że jak? Skąd? Jakim cudem ten wielki jed jest taki szybki? Jeden, dwa, trzy yeti? To są te olbrzymie rośliny, o których mówił tęczowy król. To stąd do mnie dzwonił. Liściołapki jaskiniowe. Z reguły mają podziemne źródło wody, ale te prawie uschły. Tęczowy królu, słyszysz nas? Co ta super wysoka roślina ma w buzi? To berło króla! Ta roślina zjadła tęczowego króla! Oj. Zjadła tęczowego króla? To byłoby okropne! Ale spokojnie, Zee. Zwolnijmy na chwilę i pomyślmy. Musimy się jeszcze wiele nauczyć od tęczowego króla. Podziwiam go. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem o życzeniach. No i to nasz przyjaciel. Słoneczka, moje żółciutkie kochane. Udało wam się, przyjaciele? Bardzo za nim tęsknię. Czuję, jakby był tuż obok i mówił do mnie. On jest tuż obok ciebie, Zee. Dokładnie tu. Witamy z powrotem, wasza wysokość. Cieszę się, że jesteście. Potrzebuję każdej pary rąk. Te rośliny bardzo potrzebują wody. Nie możemy stąd wyjść, dopóki ich nie napoimy. Niestety, moim małym berłem nie udało mi się zebrać tej wody wystarczająco dużo. To wielkie biedaczysko było tak spragnione, że wypiło wodę prosto z dłoni. Dziękuję. Pomyślmy chwilkę. Jeśli woda kapie z sufitu jaskini, może na kurze jest jej więcej. Macuś mógłby powiększyć tę dziurkę i mielibyśmy więcej wody. Woda zacznie padać z sufitu jak prawdziwy deszcz. Właśnie! Wiem, że jesteś zmęczona, ale muszę się dostać na górę. Mogę skorzystać z twoich liści? Dziękuję. Masz takie sprężyste liście. Pora sięgnąć po życzenie. Zizazu! Chodź na tu! Do dzieła, macuś! Życzenie działa już! Cześć, łapmacki! Widzisz, skąd leci woda? Tam właśnie masz się udać. Ale chyba nie dosięgnę. Rocky, jak dobrze, że tu jesteś. Możesz skoczyć tutaj tak, jak zrobiłeś to wcześniej? Właśnie coś wymyśliłam. Jeśli razem podskoczymy dość wysoko, umieścimy macusia na górze. Gotowi? Wow! Jest! Macuś, czy możesz powiększyć tę dziurkę, żeby więcej wody z niej kapało? Jeszcze bardziej. Musisz ją powiększyć jeszcze bardziej. Spróbuj jeszcze raz. Uda ci się, Macusiu. Wierzę w ciebie. I co teraz? Jej! Udało się. A teraz kręć się w kółko i wiruj i wodę rozchlapuj. Życzenie. Teraz wracaj do plecaka. Uch. Uch.
Piękna robota, Macusiu. Napoiłeś te biedne rośliny. Ale jak mnie tutaj znaleźliście? Edłużek i Gienio pomagali nam przez większość drogi. Ale bez naszego przyjaciela Rokiego nie poradzilibyśmy sobie. Świetna robota, Roki. A teraz wracajmy na nasz piknik. Że jak? Rybne pyszności. Witaj, Bazyli. Rany, tęczowy król, już jesteś? Tak jest. Ciągo latkę? O, moje ulubione. Myślałam, że chcesz powstrzymać go... przed zjedzeniem naszych smakołyków. Cześć! Zmieniłeś zdanie? Okazało się, że nie są takie straszne. Pomyślałem, że byłoby miło się z nimi podzielić. A poza tym wiem, jak to jest być głodnym. Nie gniewasz się, tęczowy królu? O, ależ skąd, Bazylku? Kiedy jesteś miły dla innych, inni są mili dla ciebie. Prawda, True? To najprawdziwsza prawda. Roki, chcesz rybnego Snickersa? To był tęczowo-kolorowo udany dzień.